powrót na znane tory. Wspomnienia? Wzruszające. Mogę zobaczyć, jak pociąg wyglądał za czasów, kiedy mama jeździła. Społecznicy z Torunia walczą o ponowne uruchomienie dawnej trasy. Zmiany także w regularnym rozkładzie. Gruntowny problem. Zrobiło się tutaj dosłownie po jeziorze mazurskie. My jesteśmy notorycznie z mężem zalewani. Trwała tanie dziur po zimie. Na niektórych ulicach, w których kruszywo wysypywaliśmy po intensywnych opadach deszczu, musimy wprowadzać uzupełnienia. Wyborcza sobota. Politycy odkrywają kolejne karty. Dobry wieczór, Marta Jastrzębska. Zapraszam Państwa na sobotnie główne wydanie zbliżeń. Od 10 marca będą obowiązywały nowe rozkłady jazdy pociągów w PKP. Skrócony zostanie m.in. czas podróży z Bydgoszczy do Warszawy. To jednak nie jedyne zmiany, jakie czekają na podróżujących. Na taki widok wielu czekało dekady. Punktualnie o godzinie 9.37 z nieużywanej od lat stacji Toruń Północny odjechał pociąg pasażerski. Podobne składy jeszcze w latach 80. jeździły na tej trasie z Torunia do Unisławia Pomorskiego. Dla wielu podróżnych była to sentymentalna podróż. Wspomnienia? Wzruszające. W przeszłości z tego miejsca odjeżdżały pociągi osobowe. Dochód z biletów częściowo przekażą hospicjum Światło. Bardzo fajnie, mogę zobaczyć, jak pociąg wyglądał za czasów, kiedy mama jeździła, jak to kiedyś było, bo to nie jest codzienna sytuacja. Około półgodzinny przejazd był możliwy dzięki Kujawsko-Pomorskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Transportu Publicznego. Społecznicy wcześniej posprzątali teren stacji. To dawna linia numer 246 z 1909 roku. Celem historycznego przejazdu jest reaktywacja tej linii kolejowej, tego odcinka, bo to jest raptem 6 km ze stacji Toruń Wschodniej do stacji Toruń Północny. Społecznicy chcieliby powrotu pociągu w regularnym rozkładzie. Sprawa jest znana samorządowi województwa. Pasażerowie chcą jeździć koleją. Wszystkie dane Urzędu Transportu Kolejowego za poprzedni rok pokazują, że my chętnie wybieramy kolej. Na kolei zmiany. Od 10 marca do 9 czerwca będzie obowiązywać coroczna korekta kolejowego rozkładu jazdy. W tym czasie PKP Intercity włączy do pociągów Intercity kursujących po całej Polsce 40 nowoczesnych wagonów. Najszybszy pociąg z Bydgoszczy dotrze do Warszawy w 2 godziny i 56 minut. W czasie wprowadzania nowej korekty rozkładu jazdy pasażerowie będą mogli skorzystać z pomocy informatorów mobilnych. Ci będą obecni na największych dworcach w Polsce. Informacje o rozkładach jazdy oraz aktualne komunikaty dostępne są m.in. w internecie. Kolejowy rozkład jazdy powstaje według informacji od poszczególnych przewoźników. Za ułożenie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych i specjalnych odpowiada zarządca kolejowej infrastruktury PKP PLK. Edyta Starczewska, TVP3 Bydgoszcz. W Bydgoszczy trwa wyrównywanie gruntówek. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej stosuje nową metodę. Prace na ulicy Kazimierza Jługi nie poprawiły jednak stanu drogi, mówią mieszkańcy. To nie koniec prac, odpowiadają drogowcy. Ale przy okazji wiosennych remontów okazało się, że problemem są nie tylko dziury, także deszczówka. Wiosna na drogach gruntowych ma takie oblicze. To ulica Kazimierza Jługi w Bydgoszczy. Do tej pory była po prostu droga piaszczysta, z dużymi dziurami i pełno kałuż. Ludzie po prostu salomem chodzili do przystanku czy gdziekolwiek. Tutaj są też pobliskie sklepy. Wiele osób mieszka tu od ponad 10 lat. Gdy kupowali mieszkania, słyszeli, że droga pojawi się wkrótce. Deweloper powiedział, że jest wszystko załatwione, że tutaj będzie zwyczajna droga dojazdowa, a na pewno nie taka, jak jest w tej chwili. Czujecie się oszukani? Oczywiście, jasne, że tak, bo przecież jeżeli kupuje się mieszkanie i to wcale nie tanie, więc spodziewamy się, że będzie do niego dojazd. Teraz to miasto odpowiada za stan drogi. Na ulicach gruntowych Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wykonuje prace wyrównujące. W tym roku stosowana jest nowa metoda. Ubytki uzupełniane są kruszywem lub materiałem z recyklingu. Mieszkańcy nie są jednak zadowoleni. Drogowcy odpowiadają, że nie jest to koniec prac i na ulicę wrócą. Na niektórych ulicach, w których kruszywo wysypywaliśmy po intensywnych opadach deszczu, musimy wprowadzać uzupełnienia, czyli jeszcze drobnym kruszywem będziemy te ubytki uzupełniać. Więc
Tu dobra informacja dla mieszkańców, na pewno się jeszcze pojawimy, ale trzeba jeszcze chwilę poczekać. Tych ulic gruntowych jest sporo, więc na pewno jeszcze będziemy działać. To nie jedyny problem. Podczas intensywnych opadów deszczu woda spływa do garaży i na jedną z posesji. Mieszkańcy za ten stan rzeczy winią dewelopera, który w ostatnim roku postawił tu domki szeregowe. Przy ich budowie miał podnieść się poziom ulicy. Wody opadowe spływały do nas na działkę. W momencie, kiedy podniósł poziom ulicy, bo to widać gołym okiem, niestety ten problem nie tylko nas dotyczy, ale też tutaj mieszkańców tej części ulicy Jługi, ponieważ no, zrobiło się tutaj dosłownie po jeziorze Mazurskie. My jesteśmy notorycznie z mężem zalewani. Jest, no wstydem jest dla mnie to, że przed posesją muszę mieć wyłożone worki, które nas chronią przed zalaniem. Właściciele zalanej posesji nie wykluczają, że sprawę skierują do sądu. Chcą także interwencji ratusza. Pytają, kto wydał pozwolenie na budowę i czemu to właśnie oni muszą obawiać się każdego deszczu. Prezydent Rafał Bruski odpowiada, że pozwolenia na budowę wydawane są po spełnieniu wielu warunków. Między innymi określeniu, gdzie mają spływać wody deszczowe. Aby odpowiedzieć szczegółowo o tym konkretnym przypadku, musiałbym zajrzeć do pozwolenia na budowę, gdzie każde też takie pozwolenie jest uzgadniane z miejskimi wodociągami. One wiedzą, jak wygląda mapa spływania deszczu, spływania wody. Konieczność wykonywania napraw dróg gruntowych można zgłaszać poprzez aplikację Dbamy o Bydgoszcz lub bezpośrednio w Wydziale Utrzymania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Prezydent Rafał Bruski, ubiegający się o czwartą kadencję, zapowiedział kontynuowanie inwestycji związanych z rozwojem transportu miejskiego. Jego kontrkandydat w wyborach, Łukasz Schreiber, przedstawił kolejny punkt programu, który dotyczy najmłodszych mieszkańców Bydgoszczy. Wybory samorządowe 7 kwietnia. Rafał Bruski przedstawił swój plan na transport miejski, który chce zrealizować w następnej kadencji. Zapowiedział m.in. rozbudowę sieci tramwajowych, budowę kolejnych przystanków wiedeńskich i buspasów, a także wzrost wydatków na miejski transport. Sieci połączeń mają przyjrzeć się eksperci. W audycie uczestniczyć będą organizacje pozarządowe. Aby nie było pewnego podejrzenia, że drogowcy konsekwentnie realizują złe projekty, sięgniemy po doświadczoną firmę zewnętrzną, aby audytorzy zewnętrzni mogli ocenić właśnie naszą siatkę transportową, czy ona odpowiada tym potrzebom, które są w największym stopniu oczekiwane przez mieszkańców. Rafał Bruski zapowiedział także wprowadzenie kolejnych zniżek dla mieszkańców. Nie tylko seniorzy czy uczniowie będą płacić mniej. Na tańszy bilet będą mogły liczyć osoby, które płacą podatki w mieście. Bydgoski bon żłobkowy to kolejny punkt programu kandydata na prezydenta Bydgoszczy Łukasza Schreibera. Korzystać z niego będą mogli rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 korzystający z niepublicznych placówek oraz posiadający kartę bydgoszczanina. Wysokość bonu żłobkowego to 500 zł. Łukasz Schreiber zapowiada, że ten wyborczy postulat ma zostać zrealizowany w 2025 roku. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest jednym z wielkich problemów dla mieszkańców naszego miasta, dla młodych rodziców, możliwość dostania się do żłobka. Liczymy na to, że dzięki temu powstanie więcej po prostu nowych placówek. Liczymy, że ten problem uda się nam rozwiązać. Bydgoska prawica zapowiada także powstanie specjalistycznej poradni rodzinnej. Ma to być m.in. odpowiedź na problemy psychiczne dzieci i młodzieży. Wojciech Mariański, ubiegający się o fotel burmistrza Ciechocinka z poparciem Koalicji Obywatelskiej. To już najwyższy czas, żeby przestać dreptać w miejscu, a iść do przodu. Tym bardziej, tak jak już było tu mówione, zostały odblokowane środki europejskie. Konferencja prasowa była okazją do przedstawienia kandydatów Koalicji Obywatelskiej, m.in. do Sejmiku Województwa. Kontynuacją tego marszu zwycięskiego, mam nadzieję, będzie to, iż finalnie będziemy sprawować przez kilka lat, mam nadzieję, stabilne, spokojne rządy. Wybory samorządowe zawsze dla koalicji, dla Platformy były wyborami najważniejszymi. Samorząd wojewódzki, regionalny ma służyć mieszkańcom, żeby usługa dla mieszkańca, dla państwa była na jak najwyższym poziomie. I nasza ekipa Koalicji Obywatelskiej to gwarantuje. Ja też kandyduję we Włocławku i też mi zależy na dobru tego miasta. A Ciechocinek, Aleksandrów, no to właściwie jesteśmy, moi drodzy, jesteśmy po sąsiedzku. W czasie spotkania otwarto także Biuro Interwencji Społecznej, które w przyszłości będzie również biurem poselskim Krzysztofa Brejzy i Krystiana Łuczaka. To jest główne wydanie zbliżenia, przed nami jeszcze m.in.
Bez kultury ani róż. Toruńscy artyści apelują o wsparcie. Wiosna w sercach i na termometrach. Za nami najcieplejszy luty w historii pomiarów. Przed nimi wyjątkowy jubileusz. Artyści z Toruńskiej Galerii Róż, ich plakaty, są obecni w miejskiej przestrzeni już od ponad 25 lat. Przed kilkoma dniami nieznani sprawcy zniszczyli jeden z postawionych przez nich w samym centrum Torunia billboardów. Trwają poszukiwania sprawców i zbiórka na naprawę konstrukcji. Centrum Torunia, billboard artystów, którzy poruszają od lat, na stałe wpisał się w krajobraz miasta. Co kilka tygodni pojawia się tu nowy plakat z przesłaniem: nosić czy nie znosić, codzienność w sercu. Tak zapytali tym razem. Jaki mamy stosunek do codzienności? Czy ją lubimy, czy jej nie lubimy? I jak to jest właśnie, no, takie pytanie, czy jak to jest z codziennością? Czy jest przez nas lubiana, czy tylko po prostu czekamy do weekendu? Nie wiadomo, co nie spodobało się tym, którzy zniszczyli nie tylko plakat, ale całą konstrukcję billboardu. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Artyści rozpoczęli internetową zbiórkę na naprawę. Zostało to zgłoszone na policję, także już będzie to badane, z monitoringu będzie to odczytywane. Zobaczymy, czy kogoś uda się ustalić. Prace Galerii Róż można oglądać na dwóch billboardach w Toruniu i trzech w Warszawie, także w środkach komunikacji publicznej czy na wiatach przystankowych. Jednym z największych projektów toruńskich artystów jest coroczny festiwal Art Moves, gdzie prezentowane są prace twórców z całego świata. Na trasie od Żnina do Szczepanowa utrudnienia. Trwa budowa nowego mostu nad Strugą Foluską. Starostwo pieniądze na inwestycje pozyskało z rządowego programu Polski Ład. Jednak zamiast łączyć, most podzielił. Swoje zastrzeżenia do wysokości przeprawy mają wodniacy i lokalni przedsiębiorcy. Starosta żniński uspokaja, że wszystkie jednostki, które pływają po lokalnych jeziorach, zmieszczą się pod nową przeprawą. To jednak nie uspokoiło mieszkańców i w sprawie wysokości mostu złożyli w starostwie petycję. To początek inwestycji wartej 7 milionów złotych. Trwa rozbiórka mostu w Wójcinie pomiędzy Jeziorem Kieszkowskim i Jeziorem Ostrowieckim. Nowa przeprawa będzie miała 9 metrów długości i 11 metrów szerokości. Wątpliwości lokalnych przedsiębiorców oraz wodniaków wzbudziła jednak wysokość przeprawy. Most ma być niższy o prawie 2 metry. Między innymi właśnie czy houseboty, czy większe żaglówki, czy żagle motorowodne, jachty motorowodne. No tutaj przechodzą bez problemu teraz. W momencie, kiedy ten most zostanie obniżony o te 1,70 m i tak dalej, no na przykład no houseboty już będą miały problem z przepłynięciem tutaj, ponieważ no to są coraz wyższe jednostki, coraz wygodniejsze. Starosta żniński odpowiada, że wszystkie statki, które pływają po pałukach, pod mostem się zmieszczą. Odległość między taflą wody a krawędzią mostu będzie wynosiła 4 metry. Ja pojechałem jeszcze na MKZ w Żninie, żeby zmierzyć największą łódź, najwyższą łódź, która pływa na żnińskich jeziorach, więc najwyższa łódź, nie mówię o zanurzeniu, ma 2,20, więc swobodnie tam wszystkie statki przepłyną. Oczywiście maszt musi być położony. Pałuki są bogate w dużą ilość jezior, w turystykę i tak dalej, no ale powiedzmy sobie wyraźnie, tu nie Karaiby, wycieczkowce nie będą pływały i krążowniki też. Zdaniem przedsiębiorców, wodniaków i części radnych obniżenie wysokości mostu na trwałe ograniczy rozwój turystyki wodnej na jeziorach Strugi Foluskiej, która jest odnogą Wielkiej Pętli Wielkopolski. Stracą nie tylko turyści, ale także lokalni przedsiębiorcy, podkreśla radny powiatowy Paweł Sikora. Najbardziej bulwersujące moim zdaniem jest to, że były środki rządowe na budowę tego mostu, 8 milionów złotych. No i na ostatniej sesji Rady Powiatu starosta Jaszczuk i jego radni oddali 1 000 000 złotych tych środków zewnętrznych, a można by je wykorzystać na to, żeby zbudować most wyższy, który spełniałby oczekiwanie wszystkich. Przeprawa w ciągu drogi Żnin-Szczepanowo była w złym stanie technicznym. Starosta podkreśla, że obniżenie mostu podyktowane było przede wszystkim bezpieczeństwem kierowców i mieszkańców. Most został obniżony między innymi po to, że tam, tak jak wspomniałem, jest taki naturalny garb, teren bagienny, osiadają skarpy, to jest sprawa pierwsza, a sprawa druga, chodzi o widoczność i bezpieczeństwo w tym miejscu. Mieszkańcy w sprawie wysokości mostu przygotowali petycję, zebrano 190 podpisów. Skierowano ją nie tylko do starostwa, ale także ministerstwa i lokalnych parlamentarzystów.
W ostatnim czasie spadła sprzedaż nawozów w Polsce. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Niższa jest też sprzedaż środków ochrony roślin. Przyczyn jest kilka, począwszy od kosztów, a skończywszy na nowych trendach i odchodzeniu od chemizacji. Jedno jest pewne, bez całkowitego wyeliminowania nawozów nie ma co liczyć na udane plony, ale chemię można ograniczyć poprzez na przykład stosowanie precyzyjnych zabiegów. Wszystko po to, by jak najlepiej wpływać na glebę. Zasada jest prosta. Dobra gleba daje duże plony i tak postępujemy. W rolnictwie liczą się koszty. Między innymi z tego powodu w ostatnim czasie spadła sprzedaż nawozów mineralnych. Widać to w danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zmniejszyło się też zainteresowanie środkami ochrony roślin. Koszty nawozów są wysokie i tutaj no nie możemy sobie pozwolić na to, że sypiemy w cudzysłowie w niebo. A z drugiej strony powtarzam, to też przepisy unijne nam jakoś blokują. Ile tego możemy dać, a ile nie możemy. Zmienia się też trend. Zdaniem specjalistów warto postawić na nowoczesne sposoby, ograniczać chemię, w zamian stosować mniej inwazyjne metody, jak w rolnictwie regeneratywnym, gdzie dąży się do odbudowania potencjału gleby naturalnymi sposobami. Rolnictwo ma za zadanie produkować żywność, produkować w sposób jak najmniej taki, który wywiera wpływ negatywny na środowisko, przy odpowiednim zadbaniu właśnie o glebę. Zdaniem specjalistów to możliwe, bo na rynku jest coraz więcej alternatywnych, biologicznych środków do ochrony roślin. Na razie tam, gdzie to możliwe, warto szukać nowych rozwiązań. Póki mamy produkty konwencjonalne, to powinniśmy myśleć o tak zwanej ochronie hybrydowej, czyli łącząc jedne z drugimi, oczywiście znając konkretną uprawę, znając zagrożenia w tej uprawie. To może być początek drogi do większego ograniczenia środków i tym samym do skuteczniejszej ochrony środowiska. Jedni koty uwielbiają, inni wprost przeciwnie. Na pewno nie można im jednak odmówić pięknej tajemniczości. Fascynacji nimi od wieków nie kryją też artyści, co pokazuje wystawa otwarta w Muzeum Ziemi Kraińskiej w Nakle. Składa się na nią malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba i rzemiosła artystyczne. Łącznie ponad 100 eksponatów prezentujących koty i ich związki z człowiekiem. Wystawa zatytułowana Przemykając w księżycowym blasku to propozycja nie tylko dla koneserów sztuki, ale i miłośników kotów. One są bowiem głównymi bohaterami wszystkich prac powstałych na przestrzeni ostatnich 200 lat. To są zarówno portrety z kotami, ale i samych kotów. Mamy bowiem artystów jak pani Chorościńska, która przedstawiła wyłącznie kocie sylwetki. Mamy również ujęcia, powiedzmy, scenek rodzajowych, w których kot jest niby gdzieś w tle, ale jednak jest istotnym bohaterem, jak na przykład na obrazach pana Drzewieckiego, które brzmią rodzina, ale na owej rodzinie tylko kot ma twarz. Wystawa wzbudza duże zainteresowanie zwiedzających zarówno ze względu na tematykę, jak i różnorodność prezentowanych zbiorów. A są wśród nich m.in. pełne wdzięku porcelanowe figurki z Ćmielowa, ukazujące koty w różnych sytuacjach, także grające na instrumentach. Na wystawie prezentujemy około 100 prac różnych autorów z różnego okresu czasu pochodzących, gdzieś tam od takich 17-18 wiecznych, kończąc właściwie na sztuce współczesnej i sztuce ludowej, gdzieś tam ocierającej nawet trochę może o art brut miejscami. Na wystawie znalazły się prace zarówno wybitnych artystów, takich jak Wojciech Weiss, jak też rzeźba czy malarstwo twórców ludowych, pochodzące m.in. z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Są też twórcy niezwykle ważni dla regionu, bo mamy tutaj reprezentantów środowiska włocławskiego, toruńskiego, poznańskiego, a zatem tutaj dla nas na krainie, właściwie w każdym kierunku, znajdujemy bardzo interesujących artystów. Zarówno różnorodność technik artystycznych, jak i wielość kocich wizerunków, przedstawionych często z dużym poczuciem humoru, stanowią atut ekspozycji, na którą składają się prace pochodzące z 5 największych muzeów regionu. Wystawę oglądać można do końca kwietnia. Nakło, Urszula Guźlecka. Zmieniamy temat. W Bydgoszczy trwa pierwsza runda parapływackiego Grand Prix Polski. To zawody, które inaugurują krajowy sezon pływacki sportowców z niepełnosprawnościami. Na pływalni Astoria pojawili się także kadrowicze, którzy przygotowują się do Igrzysk Paralimpijskich. Te na przełomie sierpnia i września odbędą się w Paryżu. Rozpoczynamy ten rok paralimpijski.
Zobaczymy, na co będzie stać naszych zawodników i tak naprawdę dla zawodników, którzy nie są w kadrze narodowej, to jest takie pierwsze przetarcie, no i sprawdzenie ich dyspozycji tutaj. A dla zawodników, którzy w zeszłym tygodniu startowali na Pucharze Świata w Australii, to jest kolejny start, taki po podróży, w związku też chcemy zobaczyć ich reakcję na to, jak się aklimatyzują po powrocie tutaj. Kadra paralimpijska jest w trakcie przygotowań rzeczywiście do letnich Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy w trakcie przygotowań i forma startowa jest nam też potrzebna, żebyśmy wiedzieli, w którym punkcie się aktualnie znajdujemy. A do czego dążymy, każdy z nas wie, no chcemy jak najlepszą dyspozycję przedstawić na przełomie sierpnia i września w stolicy Francji. Jestem teraz w trakcie treningów i szykuję formę tak już na igrzyska. I dlatego nie mam jakiejś super mega formy tutaj na tych zawodach, ale postaram się zrobić wszystko, co jest w moich możliwościach, żeby być w najlepszej formie akurat na igrzyskach w Paryżu. W tym roku mamy rekordową ilość zgłoszeń, a to jest dopiero pierwsza runda Grand Prix. Tych rund mamy w tym roku zaplanowanych jeszcze 5 i kończymy te wszystkie rundy finałem w Łodzi w ostatni weekend października. Dla mnie zawsze organizacja takich zawodów to jest bardzo ekscytująca rzecz, mimo że jest to bardzo ciężka praca, ale naprawdę przyjemnie patrzeć, jak zawodnicy zdobywają medale i rywalizują. A więcej informacji sportowych ma dla nas Artur Onacki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W Gronowie pod Toruniem rozstrzygnięto dziś rywalizację w halowych mistrzostwach Polski w hokeju na trawie. W meczu o trzecie miejsce LKS Gąsawa mierzył się z AZS-em Politechniką Poznańską. Mecz obfitował w bramki, padło ich w sumie 12. LKS Gąsawa wygrał 8-4 i został brązowym medalistą Mistrzostw Kraju. Równie wiele emocji było w meczu o złoto. Pomorzanin Toruń grał z Wartą Poznań. Po dwóch kwartach był remis 1-1, ale dzięki dobrej postawie w drugiej połowie Pomorzanin wygrał 5-4. Torunianie odzyskali tytuł halowych mistrzów kraju po 4 latach. Więcej na ten temat i inne wieści sportowe w serwisie o 21.45. Dziś m.in. też piłka nożna w Toruniu. Dobiegają końca derby trzeciej ligi. Elana wygrywa 1-0 z Zawiszą Bydgoszcz. Będzie więc wiele ciekawych informacji. Bardzo dziękuję, Arturze, za te wiadomości. Za nami najcieplejszy luty w historii pomiarów. I choć na kalendarzową wiosnę trzeba jeszcze poczekać, to w sercach zagościła już na dobre. Wiosna to tak jak dziecko się rodzi. Wszystko budzi się do życia. To jest coś pięknego. Po tej ciężkiej zimie zaczynamy oddychać na nowo, tak? Jest słoneczko, a już prawie wyszło. Jest cudownie po prostu. Pogoda jest przepiękna, super, super, rewelacyjnie. No po prostu lepiej nie mogłyśmy trafić. Wszystko się rozpoczyna na nowo, nie? Zielenieje, ptaki zaczynają śpiewać, dłuższe są dni. I właśnie, i ten zapach, nie? Ten zapach. Pogoda podoba nam się bardzo, jesteśmy zadowoleni, świeci słoneczko. Tyle chmur, tyle śniegu i błotka, każdy już teraz tęskni za słońcem. Daje życie, nowe życie. A cóż nam więcej potrzeba? Zdrowia i życia. To teraz jeszcze więcej informacji pogodowych od Magdaleny Żakowskiej. Witam serdecznie. Pogoda nas rozpieszcza i jutro nie zamierza poprzestawać. Nadal popłynie ciepłe, suche powietrze, zatem będzie dużo błękitu na niebie, a na termometrach zobaczymy nawet 13 lub 14 stopni. Tak prezentuje się wiosna w lesie w obiektywie pana Grzegorza Semrała. Jutro warto wybrać się na długi spacer. Być może i państwo w swoich obiektywach i kadrach uchwycicie jakiś zwiastun wiosny, bo już w poniedziałek pogoda mniej zachęcać będzie do spacerowania. Front przyniesie chmury, przelotne opady, popłynie też chłodniejsze powietrze i na początku przyszłego tygodnia temperatura maksymalna nie przekroczy już 7 stopni, a szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Na zakończenie informujemy komitety wyborcze, że od poniedziałku 4 marca Telewizja Polska oddział w Bydgoszczy przyjmować będzie wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego
na emisję audycji wyborczych. W wyborach samorządowych 2024 wnioski można składać w siedzibie TVP 3 Bydgoszcz przy ulicy Kujawskiej 7 w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30. Ostateczny termin upływa 18 marca. Wzór wniosku do pobrania oraz więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Teraz to już wszystko. Kolejne wydanie zbliżeń o 21.30. Zapraszam. Do zobaczenia.